Cześć, witam Was w kolejnej części serii Analiza projektowa kryptowalut, w której to wytłumaczę Wam, czego możecie się dowiedzieć z portalu GitHub, analizując wybrany projekt kryptowalutowy. Materiał ten jest elementem wyjaśniającym, z jakich zasobów będziemy korzystać w celu analizowania tego, co dzieje się w kodzie źródłowym danego projektu związanego z kryptowalutami i w jaki sposób może to wpłynąć na jego dalszy rozwój. GitHub. Każdy projekt umieszczony na GitHub zamawianej tutaj dziedziny prowadzony jest w formie organizacji, czyli zespołu programistów odpowiedzialnych za jego prowadzenie. Tutaj widzimy organizację utworzoną przez założycieli projektu LISK. Jak widzimy, LISK posiada 33 repozytoria i na dzień dzisiejszy tworzy go 21 osób. Tworzy go, znaczy, że jest zaangażowanych w projekt od strony deweloperskiej. Po wybraniu konkretnego projektu z danej organizacji widzimy dashboard tego projektu. Weźmiemy LISK Core. W dashboardzie widzimy poszczególne zakładki, jakie oferuje nam portal GitHub. Pierwsza z nich to code. Tutaj jest pełen kod źródłowy danego repozytorium. Druga z nich, choose. Tutaj znajdziemy wszystkie zgłoszone błędy i propozycje usprawnień do tego konkretnego projektu. Kolejna zakładka, pull request. Są to zgłoszenia, które po połączeniu z głównym kodem źródłowym wprowadzą zmiany w repozytorium tego projektu. Kolejna zakładka, projects. Ta zakładka jest różnie używana przez różne projekty, na przykład LISK zaczął tego używać jako tablicy zadań dla tygodniowego sprintu, gdzie sprint jest to okres czasu, w ciągu którego zespół programistów pracuje nad wybranym dla tego sprintu funkcjami. Mają to oni podzielone zakładki to do, czyli to, co mają do zrobienia, to, co jest zrobione, powiązane otwarte pull requesty i pull requesty, które zostały już zamknięte przez zespół deweloperski. Tą zakładkę każdy projekt może prowadzić w zupełnie inny sposób. Na przykład Bitcoin używa tego bardziej jako konkretne nazwane moduły projektu, nad którymi pracuje i które rozwija. Kolejna zakładka, security. Jest to miejsce, gdzie członkowie projektu dyskutują o bezpieczeństwie projektu. Jeśli zgłoszony zostanie jakiś błąd, to tutaj powinno znaleźć się jego wyjaśnienie, wpływ oraz opis postępowania dla użytkowników. Jak widzimy, dla projektu LISK Core w organizacji LISK taka polityka bezpieczeństwa nie jest jeszcze ustawiona. Kolejna zakładka, najbardziej ciekawa z punktu widzenia analiz danego projektu, jest to Insights. Daje możliwość wyświetlenia danych z konkretnie wybranego okresu czasu. Tutaj dla przykładu mamy wyświetlone statystyki za tydzień od 26 lipca do 2 sierpnia. Widzimy, że w tym czasie utworzono jeden pull request, zgłoszono 4 issues, z czego 3 zamknięte i jedną nową. Widzimy też, że w tym okresie programiści wprowadzili 5 zmian do kodu źródłowego projektu. Pierwszym z programistów był programista o pseudonimie Shu. Drugi z nich to programista Manu, który należy do organizacji LISK.
jest blockchain backend developerem, czyli zajmuje się rozwojem projektu od strony serwerowej. Także podsumowując, sekcja Pulse to liczba aktywnych w danym okresie issues i pull request zgłoszonych przez deweloperów lub społeczność. Warto tutaj zwracać uwagę, jak szybko dany issue jest rozwiązywany, czyli jak szybko zgłoszony błąd jest naprawiany lub po jakim czasie proponowane usprawnienie jest implementowane. To jest niezwykle ważne ze względu na rozwój projektu. Pull request w dużej mierze są związane z issues, na zasadzie takiej, że dany issue jest rozwiązywany za pomocą konkretnego pull request zgłoszonego przez członka społeczności lub dewelopera. Pull request jest to więc przeważnie fragment nowego kodu źródłowego dołączanego do głównego repozytorium przez osobę mającą takie uprawnienia. Kolejna zakładka Contributors. Pokazuje udział poszczególnych deweloperów w repozytorium, to znaczy kto i kiedy, co dodał, jak często to robił, w związku z jakim issue i poprzez jakie pull request. Tutaj widzimy, że wiodącym deweloperem dla tego projektu jest użytkownik GitHuba Manu Govda, wspomniany już wcześniej. Mamy też użytkownika Macieja Baj, członka organizacji LISK. Te wykresy obrazują nam, w jakim okresie ta aktywność poszczególnego użytkownika była największa. Widzimy na przykład, że w okresie od października, 28 października 2018 roku do 2 sierpnia tego roku ten nasz użytkownik wprowadził 145 zmian do kodu projektu. Kolejna sekcja Community. Pokazuje checklistę, która mówi, w jakim stopniu projekt jest prowadzony zgodnie z dobrymi praktykami oprogramowania open source. Tutaj widzimy, że ten projekt organizacji LISK nie spełnia jedynie w warunku issue templates. Oznacza to tyle, że członkowie społeczności GitHuba, zgłaszając dany issue do tego projektu, nie mają szablonu, według którego takie zgłoszenie powinno zostać wprowadzone na portal. Może to prowadzić do lekkiej dezorientacji i mniejszego porządku w przypadku prowadzenia projektu. Kolejna sekcja commits. Częstotliwość dodawania nowych fragmentów kodu do repozytorium w formie wykresu. Ciekawe ze względu na to, że pozwala odczytać, w jakim tempie odbywają się prace nad projektem, kiedy to tempo wzrosło, kiedy trochę przyhamowało. Tu na przykład widzimy, że 17 lutego wprowadzono jedną zmianę do projektu, a kolejną wprowadzono dopiero 31 marca. Były to dwie zmiany. Także przez prawie półtora miesiąca w tym projekcie kompletnie nic się nie działo. Kolejna zakładka Code Frequency. Również wykres pokazuje na jednej osi liczbę dodanych i usuniętych fragmentów kodu danego repozytorium. Ciekawe ze względu na to, że pozwala określić, czy więcej w danym okresie jest operacji typu additions, czyli dodawanie nowego kodu. Przeważnie wiąże się to z pojawieniem się nowych funkcji w projekcie. Czy deletions, czyli usunięcie istniejącego kodu. Przeważnie oznacza to optymalizację funkcjonujących rozwiązań lub usunięcie kodu nadmiarowego,
zbędnego, co może wpłynąć na bezpieczeństwo całego projektu. Tutaj widzimy, że programiści tego projektu skupionego wokół organizacji LISK mniej więcej tyle samo dodają nowego kodu, co usuwają zbędny. Warto też zwracać uwagę na to, czy dany kod, który został dodany do projektu, nie jest później usuwany, bo to wpływa jakby na efektywność tego projektu, gdyż najpierw coś dodajemy, potem to usuwamy. Kiedy takich operacji jest za dużo, oznacza to, że zespół programistyczny nie pracuje zbyt efektywnie. Kolejna sekcja Dependency Graph, czyli zależności projektu. Sekcja, z której można wyczytać, od jakich innych projektów dany projekt zależy oraz jakie inne projekty zależą od niego. Warto tutaj również odrobinę to przeanalizować, bo na przykład, czy dobrze, gdy dany projekt jest zależny od dużej ilości innych projektów? Moim zdaniem nie. Co jeśli jeden z tych projektów przestanie być rozwijany przez swoją społeczność? Tutaj pojawia się taki problem związany z oprogramowaniem open source, czyli otwartym kodem źródłowym, że projekty zależą od siebie. I w momencie, kiedy jeden projekt ma w swoich zależnościach inny projekt, który również jest stworzony przez otwartą społeczność, i gdy ta społeczność przestanie dalej rozwijać ten projekt, a na przykład w tym projekcie występowały jakieś błędy wymagające poprawienia, to wtedy ten projekt, który korzysta z tego projektu, jest trochę pozostawiony na lodzie, ponieważ w większości przypadków kończy się to tym, że oni muszą sami przejąć ten projekt i dostosować go do własnych wymagań. Tym samym, jeśli mamy więcej takich zależności, to jesteśmy bardziej narażeni na tego typu sytuacje. Kolejna zakładka Network, czyli sieć rozgałęzień projektu. Z uwagi na fakt, że projekt posiada otwarte źródła, każdy może sobie go skopiować i zacząć pracować nad własnym wersją tego repozytorium, czyli zrobić tak zwanego forka. Tutaj dodam, że można to zrobić klikając na ten przycisk fork. W tym momencie obecny stan repozytorium tego projektu jest skopiowany do profilu użytkownika i może on na nim wprowadzać dowolne zmiany niezależne od głównego projektu, z którego został skopiowany. I ostatnia zakładka Forks, czyli liczba wersji danego repozytorium, które zostało skopiowane przez członków portalu GitHub. Prosta analiza projektu na podstawie powyżej przedstawionego opisu pozwala pobieżnie ocenić, w jakim tempie odbywają się prace nad projektem oraz jakie uznanie dany projekt posiada wśród społeczności. W większości przypadków jednak znaleźć zależność pomiędzy roadmapem danego projektu a jego prowadzeniem na GitHubie jest zadaniem nie do końca łatwym. Oczywiście przedstawiony wyżej opis należy traktować jako wstęp. Dziękuję Wam za poświęcony czas. To tyle, jeśli chodzi o tę część. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę o pozostawienie ich w komentarzach. Cześć.